Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kwadratowej Masakry. Dzisiaj będziemy kopali sobie debris. Został otworzony wczoraj, czy w sumie przedwczoraj o 20:00 Nether. Nagrywam to w sumie 3 godziny przed publikacją jakoś. I zrobimy sobie speedrun w kopaniu debrisu. Zrobimy sobie 10 minut, że muszę wykopać jak najwięcej debrisu. Jakby Nether jest bardzo rozkopany już. Ciężko będzie o jakikolwiek debris, jeśli chodzi o tę mapę na Kwadratowej Masakrze. Ale no spróbujemy sobie wydobyć jak najwięcej. Przygotowałem sobie trochę łóżek. Tutaj mam jedną sztabkę netherite'u, ale tego nie musicie zwracać na to uwagi, bo sobie kończyłem secik. No mam prawie skończony. No i dobra, myślę, że jestem teraz na 12 poziomie i myślę, że możemy zaczynać. Dobra, w takim razie odpalę sobie licznik. A to się w tym odpalało, no i możemy lecieć. Zobaczymy w ile 10 minut uda mi się zdobyć debrisu. Nie chcę zużywać potki, ponieważ potkę mam tylko i wyłącznie na 3 minuty, nie mam więcej potek, więc lepiej tego, nie chcę tego aż tak szybko zużywać. Dobra, tutaj widzę, że jeszcze nawet nie jest taki jakiś super rozkopany teren. Widzę, że tutaj jeszcze nie jest aż tak źle. I mamy pierwszy debris. O, widzicie, tutaj ja mam oko do debrisów. Tutaj w ogóle cud, że to nie jest rozkopane, bo to kurczę, ja byłem pewien, że to wszystko już będzie raczej rozkopane. Dobra, mamy pierwszy debris, ale tylko i wyłącznie chyba jeden tutaj udało nam się znaleźć. No niestety, no cóż, mamy jeden debris. Możemy być szczęśliwi. Zawsze coś, no jakby. Dobra, idźmy sobie teraz tutaj. Już mam mieczek z tego z netherite'u oraz mam prawie full seta. Jak sobie użyję tego ingota, no to będę miał całego seta już netherite'owego. Więc jestem z tego zadowolony naprawdę, że kurczę, secik udało mi się wykopać. Jakby debrisu udało się wykopać wystarczająco, żeby zdobyć secik. Tutaj sobie wysadzimy kolejne łóżko. Mam trochę jeszcze wełny na wszelki wypadek, gdyby mi się rzeczywiście te łóżka skończyły. Jestem przygotowany w miarę na to. Tak sobie stanęliśmy, troszkę nożyczkami sobie ogarnęliśmy i jest wystarczająco. Dobra, mamy jeden debris w ciągu 1,5 minuty. Widzicie, jak tutaj ten nether jest rozkopany. To jest strasznie wszystko rozkopane i bardzo ciężko będzie tutaj znaleźć, kurczę, debrisa. Ale no spróbujemy, może będzie na to szansa jakakolwiek. Czy jest tutaj jakiś debris maybe? Jak coś, no tak, kopię w netherite'owym secie. Bo szczerze, jakoś nie dbam o wytrzymałość tego seta. Jakby możecie mi napisać, że czemu ty wysadzasz łóżka w netherite'owym secie i tracisz tylko wytrzymałość. Jakby nie szkodzi mi to. Jakby nawet... Jak po prostu chcę mieć ten netherite'owy set, jak się zepsuje, jak ktoś mi go zabierze, na przykład zabijając mnie, no to cóż, mnie to jakby nie boli. I ogólnie możecie zostawić lajka, suba, jeśli taki odcinek wam się spodoba. No dzisiaj taki wyjątkowo troszkę inny. Taki z typowo kopania debrisów w netherze. Questów nie zrobię, no bo questy są kurcze takie, że zabić 40 hoglinów, kiedy hoglinów respi się aktualnie w netherze z 2 może. To no, nie byłoby prosto zdobyć te hogliny. Dobra, już mamy zaraz 3 minuty. Wysadźmy sobie kolejne łóżko. Czy mamy tutaj jakiś kolejny debris? Nie mamy niestety. Dobra, przekopmy się tutaj. Na dole też nie ma debrisu. Na którym jesteśmy teraz poziomie? Dalej na 12, okej. No tutaj widzicie, no wszystko jest przekopane. Ciężko tutaj o jakikolwiek, kurczę, debris. Ale cóż, no spróbujemy sobie może tutaj wysadzić łóżko. Może tutaj znajdziemy jakiś debris, kto wie. Dobra, jedźmy sobie. Z tego co tutaj patrzę, to nie ma żadnego debrisu. Pewnie na koniec się okaże, że zgubiłem, a że w sensie był jakiś debris, a ja go nie zebrałem. Na pewno tak będzie, na 100%. Jestem tego w 100% przekonany. Zawsze to się tak kończy. No tu jest wszystko, kurczę, porozkopywane. Widzicie, jak to jest, kurde, strasznie rozkopane. Ja pierdzielę, po prostu. No, debris tutaj jest tak ciężko znaleźć, że to wow. No dobra, no to co? I tutaj sobie pójdźmy. Cieszę się, że w ogóle jeden chociaż znalazłem. Dobra, tutaj możemy wysadzić łóżko. To jest całkiem dobre miejsce na wysadzenie łóżka. Zostawmy sobie, nie tak. Dobra, wysadźmy. Dobra, tutaj się rozlała lawa. Ale czy ja tutaj gdzieś widzę debris? Chyba nie. Zamknijmy sobie tę lawę. Może gdzieś debris się chowa na ziemi, a ja go nie widziałem po prostu. Zamknijmy sobie też tamtą lawę. A tutaj jeszcze chyba jest jakaś lawa. No, zamknijmy sobie tamtą. Tutaj nie jestem w stanie niestety dojść.
No dobra, zobaczmy, jak spłynie ta lawa. Czy będzie tutaj coś na ziemi? Bo może jest taka możliwość, jakby jesteśmy na 12 poziomie, debris może występować niżej. Dobra, ale z tego co widzę, na debrisu tutaj na ziemi również nie ma. No już mamy prawie połowę czasu, a debrisu jak nie było, tak nie ma, można powiedzieć. No tak troszkę słabo z tym debrisem, muszę przyznać. Próbuję sobie tutaj przekopać tym moim kill-offem trochę. Na szczęście efficiency 5 no jest całkiem szybka. Byliśmy przygotowani na ten Nether. I jak się otworzył Nether, no to kurczę, no ciśniemy ostro. Ale no widzicie, już praktycznie, no border nie jest jakoś super duży. Całość jest praktycznie już jak widać, no przekopana jak nie wiem co. No i to w sumie tyle, no co z tym Netherem możemy więcej zrobić. Trochę się powtarzam, ale no cóż, robię to bez cięć i kurde, dziś na to 10 minut kopania debrisu. No dobra, więc tak, przydałoby się co? Przydałoby się zdobyć jeszcze przynajmniej te dwa debrisy, żeby mieć kolejną sztabkę. Jakbym ogarnął sobie kolejną sztabkę, to już by nie było tak źle. Dobra, weźmy sobie kolejne łóżko. Trochę łóżka mi się kończą powoli. Ała. Tutaj ktoś zrobił jebitną dziurę w dół. No dobra, tutaj niczego nie ma, jesteśmy na poziomie 10. Podejdźmy sobie dwa poziomy wyżej. No i debrisu, jak nie było, tak nie ma. Już tutaj widzimy bedrock. Przy bedrocku chyba nie może występować, albo może, nie wiem w sumie. Nie jestem do końca tutaj przekonany, jeśli o to chodzi. Przekopmy się tutaj i spróbujmy tutaj wysadzić kolejne łóżko. W sumie niedługo się już kończą, więc troszkę przypiks. Dobra, proszę mi to zgasić. Okej, lawa się rozlała. Zablokujmy sobie tę lawę. Co ja ją zablokowałem? Oczywiście, że jej nie zablokowałem. Dobra, zablokowana się, zablokowała się. Zjedzmy sobie ziemniaczka, żeby nie umrzeć tutaj w tym netherze. Ale ta kurde lawa wolno spływa, ja pierdzielę. Powinna dużo szybciej spływać. A czy ona spływa jak woda w normalnym świecie, ale no, to druga sprawa. Czy mamy tutaj jakiś debris? No nie mamy debrisu. Kurde, no to jest dramat teraz z debrisem widzę. Musiałbym trochę bardziej dalej pójść, mi się wydaje, żeby znaleźć jakikolwiek debris. Ale no, nie chcę aż tak odchodzić w tym netherze. Cisnę to prawie tak niedaleko portalu. Tutaj, no ale tutaj jak widzicie, no wszystko jest praktycznie przekopane. Spróbujemy tutaj na środku walnąć jeszcze jedno łóżko. Dobra. Mamy to zrobione. Czy tutaj jeszcze coś znajdziemy? Chyba nie. No, chyba nic nie ma. Ale że sąsiad mi teraz zaczyna wiercić. No nieźle. No tak też można jakby. Dobra, który to jest poziom 11. Dobra, tu jest 12, tu sobie wejdziemy. No i co? Spróbujmy pójść może w tę stronę. Póki nie żyje. Ho, ho, ho. No nieźle. Dobra, przekopmy się może tutaj trochę. No tutaj już ciężko jest w jakimkolwiek miejscu postawić łóżko. W ogóle mi się skończyły łóżka. To może tak, zrobimy w ten sposób, że wywalimy sobie trochę netherlaka. Weźmiemy sobie crafting table. Postawimy sobie go i porobimy sobie łóżka, powiedzmy, z tej light grey. Okej, mamy kolejne 9 łóżek. No i to mi się podoba. Zbierzmy sobie przy okazji crafting. Mamy 7,5 minuty, jeden debris. No idzie wspaniale, można powiedzieć. Idzie wspaniale. Dobra, przekopmy się może tutaj. A, tutaj też już jest rozkopane. Nie no, super. Kozacko jest czat. Kozacko. Jakby dobrze, że wszystko. Jakby jesteśmy w stanie zdobyć dużo debrisów. Ale widzicie? Zebrałem kurde na samym początku jeden debris i tak naprawdę potem już nic. To jest coś cudownego. No po prostu ideolo u mnie. Wszyscy wierco. No i co? No i co zrobić? Życie streamera, youtubera. Dobra, idziemy sobie tam trochę. Może tam gdzieś będzie jakieś miejsce, w którym mógłbym się jakkolwiek przekopać. Może tutaj w lewo. A, oczywiście, że nie. To jest przekopane. Wszystko przekopane, tu już jest border, jak widzicie. No nie jest to duży Nether. No muszę przyznać, że nie jest on jakoś super duży. Dobra, może tutaj coś będzie. A, tutaj też jest przekopane na dole. Jezu, jaki to jest dramat. Ja więcej tutaj będę po tunelach chodził niż wysadzał łóżek. Dobra. Spróbujemy przejść trochę tutaj. Dobra, może tutaj wysadźmy jakiekolwiek łóżko. A że szkielet tu jest? Wytyfy. Dobra. Czy jest tutaj debris? Debris. Debris. Nie ma debrisu. No cóż, wołałem go i nie przyszedł. Trochę smutek. No cóż, dobra, sprawdźmy tutaj. Czy mamy coś tutaj? Może tutaj ziemię przekopmy, czy coś? Kurczę, nie wiem. Tutaj możemy spróbować wysadzić łóżko.
Myk, tu sobie walniemy tak, żeby się nie zabić przypadkiem, bo byłby przypiks. Dobra, czy mamy tutaj coś? Z tego co tak wypatrzę, to nie. No ciężko, zostało nam 30 sekund. No dobra, no to na ostatnie 30 sekund pójdziemy sobie. Kurde, gdyby jeszcze sąsiad mi nie wiercił, byłoby bardzo przyjemne. Przez chwilę był w ogóle debris tuż za barierą i to było smutne. To Mitrix tak znalazł sobie tuż za barierą. Dobra, może tutaj... A, nie, oczywiście, że tutaj też jest przekopane. Jezus. No nie da się, nie da się, czat. Oj, pigmen aż, kurde, jest. Dobra, no nie wiem, tutaj też jest wszystko przekopane. Przy borderze też już wszystko przekopali. O, jest Hoglin. Wow, mogę zrobić questa. Wow. Na yellow. Zabity. O, piglin. No cóż, mamy 10 minut, wykopaliśmy... Jeden debris. Nie, no super jest, czat. Czy wy na mnie idziecie? Nie. Czy w sumie idziecie, ale tak trochę się ślamarzycie. Teraz próbujemy wysadzić tutaj. Może tu będzie jakiś debris, maybe. Debris. Nie, no nie ma debrisu. Nie ma co. Nie ma nigdzie. No cóż, czat. Tak wyszło. Ja sobie zaraz pewnie potkę wypiję i sobie zaraz wyjdziemy na zewnątrz. Ogólnie, no, może border nie jest jakiś super duży, ale są trzy bastiony chyba w tym borderze i chyba dwie twierdze, albo jedna twierdza, nie jestem do końca przekonany. Może ktoś był ślepy i nie zapomniał debrisu, popatrzmy może. Może gdzieś tutaj znajdziemy debris jeszcze dodatkowo. Kto wie? Debris. 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 Co się na mnie gapisz? No nie, no ewidentnie chce mnie zabić. No to sorry kolego. Tak to się skończyło. Dobra, tutaj nic nie ma. No niestety, nic tutaj jeszcze nie znajdziemy lepszego. Dobra, to spróbujmy sobie przynajmniej wyjść. Może przekopmy się po prostu do góry. W lawie przepłyniemy. Lawę przepłynąłem, góry pokonałem. Nie wiem, przez morze lawy szedłem. Nocy nie przespałem. Dobra, idziemy lawą. Płynęliście kiedyś sobie lawą? Ja płynąłem. No i właśnie to robię w sumie. Dobra, no tutaj jest akurat wyjście w sumie. To przy okazji super. Dobra. Wypłyniemy sobie. Widzieliście coś takiego kiedyś? Nie widzieliście. No. Wypływamy sobie. Nie no, oczywiście, że widzieliście, no. Dobra. To sobie weźmy, podstawmy. Netherlaka. No, i mamy tutaj bastion. Tam mamy super koleżki. Koleżki nasze super fajnie. No i co? Nie mam teksturpaka żadnego załączonego. Wszystko tutaj zostało tak naprawdę splądrowane w tym netherze. Ciężko tutaj cokolwiek znaleźć poza większymi dziurami oraz koblem stawianym gdziekolwiek. Albo lawą, to też można często w netherze znaleźć. Nie wiem czy wiecie, ale w netherze występuje lawa. Rzadko kto to wie, tylko 0,01% wie o tym, że w netherze znajduje się lawa. No, tak to właśnie jest. My wracamy sobie do portalu, które się srają w każdym miejscu, w każdym możliwym miejscu pojawia się portal, jak się do niego wchodzi. Ale no cóż, życie jakby, życie jak w Madrycie, nie zaraz, to tam powinienem pójść. Gdzieś tutaj, auć. Dobra, zaraz, który to był mój portal? Nie pamiętam. Tamten? Nie. Kurczę, gdzieś tam na górze chyba był. Dobra, czat. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Zrobiliśmy sobie kopanie debrisu challenge. Zesraliśmy się w sumie, bo wykopaliśmy jeden debris. No cóż, no, co mogę powiedzieć, czat? No, Nether jest pusty jak mój kanał. Tak. Dobra, trzymajcie się i do następnych odcinków. Cześć, cześć.